Przygotowany przez powiat jaworski projekt utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze krainy wygasłych wulkanów zajął trzecie miejsce na 22 złożone wnioski w konkursie przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie. Celem tego projektu była poprawa atrakcyjności naszego regionu, promowanie jego walorów krajobrazowych oraz rozwój turystyki na terenach wiejskich poprzez aktywny wypoczynek na rowerze. W ramach projektu przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowskim Pałacyku została oddana do użytku wypożyczalnia sprzętu turystycznego i rekreacyjnego. W tym celu zakupiono 23 rowery typu miejskiego oraz terenowego z pełnym wyposażeniem. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych już skorzystało z możliwości poznawania Pogórza Kaczawskiego w ramach pierwszego rajdu Tour de Kaczawy. Pomysłodawczynią tego rajdu była Agnieszka Wegneris. Pozyskałyśmy środki ze Stowarzyszenia Kaczawskiego i grupa około 20 osób udaje się teraz na trasę, na rajd rowerowy, który będzie liczył 30 km, a później zakończony będzie piknikiem integracyjnym. Myślimy, że ten rajd wejdzie w kalendarz, na stałe w kalendarz naszych imprez. No cieszę się, że panie mi powierzyły opiekę nad grupą. Jeździmy już bardzo długo z moją małżonką Anią na rowerach. Znamy wszystkie okolice Dolnego Śląska. Także panie zaszczyciły mnie tym, że będę prowadził i czuwał nad bezpieczeństwem grupy. Rajd udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu Działaj Lokalnie, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie oraz Starostwu Powiatowemu w Jaworze, które bezpłatnie użyczyło rowerów. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma las.